Dziś gramy w butelkę, ale ten, na kogo wypadnie, będzie miał bardzo ciężkie zadania. Oglądajcie cały odcinek. Czy chcesz przeżyć najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu? Wybierz zestaw szkolny Voyant Team. Ogromny plecak premium z 7 brelokami na zamku, odblaskami z dwóch stron i wygodnymi plecami. Piórnik z 2 brelokami, który ma 2 przegrody w pełni wyposażone. Zestaw śniadaniowy. Bidon, który bardzo łatwo się otwiera i zamyka. I śniadaniówka. W środku ma 2 strefy. Worek szkolny, zeszyty, naklejki na zeszyty, teczka dwustronna. A, no i jeszcze długopisy tutaj zostały. Patrz, siema, widzisz te długopisy? Kupując ten zestaw macie gwarantowaną darmową dostawę, zdjęcie z autografem. Ale uważaj, bo liczba tych zestawów szkolnych jest ograniczona. Wbij na Voyant Shop i sprawdź. Siemano kolano, widzowie, gramy dzisiaj w butelkę razem z Ptychem Palionem i co wypadnie, ten robi mega ciężkie wyzwanie. Uwaga! Ty, i co teraz robię? Oddajesz nam cały swój ekwipunek. Co? Naprawdę. Chyba, jakie no fajne. Jo, też mi się to podoba. Ale powiem wam szczerze, że w ekwipunku mam mega śmieci. To macie, proszę. Jak bardzo, to dla nie. ciebie, proszę. Jakaś, co jest? Jakiś pizza. Co jest ciebie? Nie, dobra, ja to rzucam. Ja to wszystko rzucam, a ja tego nie... A może co? Mi się to przyda? Ej. Ale śmietnik, ale no. Dobra, wezmę to. No trochę oddałem rzeczy, no i to jest cały mój ekwipunek. Do no trudno, to nie mam wrzucam. Nic. Teraz kolejną buteleczkę tutaj i zobaczymy, na kogo teraz wylosuje. Dobra. Uwaga. Teraz ja niszczę. Uwaga, i kto złapie? Kto złapie? Drugi raz! Drugi raz! To jest niemożliwe! Nie, to jest niemożliwe. Jakie mam zadanie niby teraz? Teraz słuchaj, masz 5 sekund na to, aby znaleźć item w swoim kolorze. Jeśli tego nie zrobisz, to jesz ohydne mięso. 1, 2. Nie masz 3. Czekaj. 4. Mam. No trochę długie te sekundy były, co? Trochę no, długie. Ale to się liczy, czy chyba, się nie liczy? Chyba bym mu zaliczył. I ja bym też zaliczył. Dobra, Ptycho. Udało ci się, brawo dla ciebie. Teraz wyzwania będzie dawał Palio. Kurde, dobra. Tylko ciekawe. Mam pomysł. I widzowie, mega ciężkie jest, jeżeli wypadnie na kolor czarny. Wtedy każdy z nas robi kolejne zadanie. I to będzie hardcore. I wy możecie przygotować się na zadanie. Zostawienie łapki w górę dla widza. Widz ma takie zadanie. Łapka w górę od widza. Dobra, to co? Rozwalaj Palion. Jestem gotów, dobra. Chodźcie na bliżej. Wypaść, no. Dobra. Jasne, lecimy. Okej. Złapałeś ty! Mam sobie dać te wyzwanie? Tak, musisz dać sobie. Cię go kręcę, no zjeść ohydne mięso. O, no to smacznego, trzymaj, jedz mięsko. Ja cię kręcę, mogłem, nie wiem, płacę sobie 50 talarów. Nie musisz ma mnie pobić, taki. bijcie mnie. Musisz zjeść mięso. Bijcie mnie. Dobra, muszę zgłodnieć, żeby to zjeść. Trochę, to możesz wrzucić kolejną tą. O właśnie, o, miam. Jak smakuje mięsko? Obrzydliwe. Dobra, sprawdzamy kolejne, ale zanim to chcę wam pokazać, jaką mam nową koszuleczkę z naszymi wszystkimi skinami z Voyanowic. Jest nawet nubek! Taka nowa koszulka pojawiła się na voyanshop.pl, przedstawia nasze wszystkie twarze, spójrzcie na to! Na ładnych skinach i w dodatku napis Voyant Team. Dołączajcie do Voyant Teamu z nową koszuleczką Voyant Team! Idealną na lato, idealną na wakacje, a na Back to School też mamy mega mocne rzeczy, tutaj macie 2 zestawy do wyboru, zestaw tańszy, zestaw większy, więc bijajcie voyanshop.pl. No i co? Rozwalaj Palion, bo jeszcze jedno zadanie musisz dać jakieś komuś. Dobra, niech będzie. Bliżej idę i kopię. Dobra, są żarty? Co? Do ciebie wypadło drugi raz. To są żarty? Dawaj wyzwanie sobie. Zaśpiewaj piosenkę. To jest, słuchaj, przeznaczenie. Musisz zaśpiewać teraz piosenkę. Musieliśmy znaleźć się na scenie Voyanowic, żeby tego doświadczyć na własne oczy. Śpiewaj, Paliano! Mam dobry głos! Czy dobrze brzmię? Dobrze, pięknie dobrze. Brzmisz! Dobrze, dawaj. Ale co z tym? Puszczamy płytę! O! Ale to poszło! Ale dwa! Nic się nie zmieniło, duży portfel mam! Leci to głośno! Jak leci? Taki był plan! Wow. Teraz ale cała Polska zna! Ej. Co? Wow. Ale taki był plan! Ale jadę dalej! Ej, podoba mi się! Bardziej. Ale jadę dalej!
Podobało mi się to, zaliczamy wyzwanie, lecimy dalej. Teraz wyzwania będzie dawaj ptycho. Oczywiście, że tak, będę dawał wyzwania, więc sobie zniszczę nawet butelkę, co ty na to? Dobra, zniszcz buteleczkę, zobaczymy na kogo teraz wypadnie. Musiało się to w końcu stać, no dobra. Dobra, to i to, słuchaj, masz mega mocne zadanie, ponieważ będziesz musiał skoczyć z najwyższego wieżowca. Ja naprawdę, no nie mogę. Najwyższy wieżowiec, no to chyba Wojan Team. Ten odcinek został przerwany, bo jak widzicie, ledwo daję sobie radę. Ten zestaw szkolny jest przeogromny. Zawiera wszystkie rzeczy. Wbijaj na Wojan Shop i sprawdź, bo naprawdę warto. Lecimy! Dawaj, skacz na górę, z góry. Skakuję w takim razie, lecę na górę. Poczekamy tu na dole. Ale ty powiedziałeś, że mam skoczyć, ale nie muszę umierać. No nie, możesz do wody wpaść, no. O ile trafię, widzowie, jest bardzo mała szansa na to, że trafię do tej wody. Czy mi się uda? Widzowie, trzymajcie za mnie kciuki. Jeżeli teraz zostawicie subskrypcję, to uda mi się tam wskoczyć. Zostaw suba, widzu. Dobra, lecimy. Dawaj, daj to. Nie. Balion Team! Kiedyś cię znajdę! Jak ty mogłeś to zrobić, Paliano? Paliano Pambano! No dobra, ale to i to co, wykonałeś zadanie, więc jesteśmy jego spółką. No dobrze, ale teraz mam nadzieję, że nie wyznaczy mnie. Jeszcze raz tutaj dajesz zadanko, dobra, a potem uwaga, ja. Uwaga, kogo będzie? No, nie! Wszyscy dają, wszyscy robią następne zadanie ptyka. O nie. Dobra, no to teraz mamy naprawdę mocne zadanie. Jakie? Musimy kupić wszystko z Wojan Shopu. To jest bardzo dobre zadanie, ja mam pieniążki na to. Lecimy też do sklepu. Mam masę kasy. Na zakupy do Wojan Team. Ej, szczerze, bardzo się cieszę, że wypadło na czarne, bo wszyscy będą robić zakupy w Wojan Shop. Zobaczcie, a dostawa tutaj była rzeczy. Ile kartonów. Bo przyszła cała nowa wyprawka szkolna z zestawem śniadaniowym, z rzeczami, z plecakiem, z workiem, z zeszytami. Jest drugi zestaw premium i masa innych rzeczy. Spójrzcie na to, jakie nowe zeszyty się pojawiły, jest ich naprawdę bardzo dużo, także zapraszam serdecznie, wojanshop.pl. Spójrzcie, jaki ten plecak jest piękny, ma nasze breloczki normalnie w formie zamka, w dodatku jest naprawdę ogromny. Tutaj macie jego mniejszą wersję, również z breloczkami i bardzo ładną grafiką z naszymi wszystkimi wieżowcami i wojanowicami w tle. I nawet długopis wymazywalny jest piękny, bardzo ładny, który coś napiszecie, na przykład się pomylicie, to możecie wymazać tą górną częścią. I kolorowy, 10 aż kolorów jest na tym długopisie, kolorowy długopis. Te wszystkie rzeczy dostajecie w zestawie taniej, dokładnie tak, w dwóch zestawach, więc zapraszam, wojanshop.pl. No to co? Co wybieracie z wojanshopu? Magiczny długopis. Dobra, zapraszam serdecznie, bierzcie, masz magiczny długopis wymazywany. Magiczny długopis. O nie, proszę. Dziękuję, naprawić. Daję za niego staka, bo jest taki świetny. Całego staka? Całego staka za niego daję. Ja nie mogę, ja dalej trzymam ten zestaw szkolny. Chcesz potrzymać za mnie? Nie, lepiej nie, bo jest naprawdę ogromny. Nie czekaj i sprawdź, pierwsza linia w opisie. Ej, to mi się akurat podoba. Dobra, to ja kupuję ten plecak, bo jest naprawdę ładna grafika na nim. Przedstawia nasze całe wojanowice i mi się naprawdę bardzo podoba, bo no jest po prostu piękny, spójrzcie na to, wow! Dobra, co bierzesz ty, ptycho? Wiesz co, to mi by się przydał taki mega premium box, bo zobacz co w nim jest, jest śniadanówka z bidonem, który jest bardzo fajny. Ej, to z takim czymś będziesz miał, stary, najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu! Dobra. Ja to poproszę i zapłacę 2 staki, więcej i reszty nie trzeba, wszystko zapłacę. Dobra. Kupiłem długopis za staka, a on ma cały zestaw? To Palion, trzymaj drugi zestaw! O, dziękuję! I jeszcze zestaw śniadaniowy weźcie sobie! Ja jeszcze, już mam. Jeszcze worek! Dobra! No dobra, a ja wam dam jeszcze tutaj gratis do zestawu. Słuchajcie, dam wam głośnik, trzymajcie. Uuu, głośnik, to a druga osoba dostaje taką fajną bardzo poście z wojanowicami, zobacz. To ja biorę, dzięki, on jest super pasto. Dziękuję! Wszyscy są zadowoleni? Let's go! Mamy to, mamy to! Wracamy w takim razie do naszej rozgrywki. Kupiliśmy prawie cały Wojan Team, Wojan Shop. Właśnie tak. Idziemy, teraz wracamy i mam nadzieję, słuchajcie, że kolejne zadania będą naprawdę bardzo mocne, bo słuchajcie, teraz ja będę wybierał, więc słuchaj, podrzuć tą buteleczkę. O, pięknie. I słuchajcie, przygotujcie się, bo kolejne zadanie jest ultra mocne. Stresuje mnie to, stresuje mnie to. Dobra, słuchaj, lecę, rzucam to, uwaga, Palion! Dobra, Palion. Nie mogę. Twoje wyzwanie to zdradź nam swój obecny sekret, który przed nami ukrywasz. Obecny sekret, o kurczę, dobra. To będzie szybki myk, nie myję zębów.
Co? Nie, co? Fuj! Jak nie myjesz? Ohyda, ej, aż poczułem to z kilometra! Co? Poczułem z kilometra nagle odór nagle z twoich ust! Ale ja jestem górkiem, przecież ja nie mam zębów, a widzisz, że mam zęby? Ha! Wiesz co, a może, ale wiesz, potrafi jak nie myjesz zębów, to ci i tak walić z paszczy, wiesz? No to prawda. Wali mi ogórkiem z paszczy, to wiem. Co to się odwala? Dziwny ten sekret, mega dziwny sekret. Ale sekret, wiedzieliście o tym, nie wiedzieliście. Oddaj w takim razie butle i ciśniemy dalej, bo nadal ja losuję, a kolejne zadanie jest jeszcze potężniejsze, dobra. Co? Przygotujcie się, uwaga. Yes! Z jakiś żart. I kolejne zadanie jest takie. Musisz oberwać ze strzykawki. Nie, boję się igie. Nie, 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 nie. Ja, tak, nie ruszaj tak. Się, nie ruszaj się, nie ruszaj Doktor Wojan właśnie strzela ze strzykawki Palionowi mega mocno. Zobaczcie, jakie to będzie potężne. Dlaczego strzykawka potężna? Omega, uwaga. Pum. Ale oberwał. Ale dostał. Nienawidzę igieł. Żyjesz, Palion? Żyjesz? Nienawidzę igieł, nienawidzę. Ale dobra, spokojnie, bo teraz to ty możesz wybierać kolejne zadania. No to co, przygotujmy się. Okej. Dobra, kopię to. Dawaj, 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 kogo to będzie? Niczyje, reset, reset. No jeszcze raz, jeszcze raz. Ja cię kręcę. O nie, on nie jest blisko mnie. Proszę, tylko nie coś złego. Co mam zrobić, Palion? Wiesz co? Mógłbyś. A, zadanie! Ogól się na łyso! Nie! Co? Oszalałeś? Nie! Tak jest, tak jest! Najgorsze, co mogło być, to jak ogól na łyso? Dołączysz do mojego teamu łysego! Łysy Tojtek, zapraszamy do fryzjera, będziesz teraz obcinany na łyso! Ja nie mogę, dobra, idziemy do fryzjera. Szliśmy tu po to, żeby pozbyć się moich włosów, o nie! Będziesz łysy! To oddam ci mój długopis magiczny na odwagę. Na odwagę? Okej, to mi się przyda na odwagę. Biorę ten długopis, idę razem jeszcze z moim plecaczkiem, siadam tutaj na miejsce. Siadaj, proszę nie, bardzo. Tylko nie golarka, na ale totalne spoko. Łyso chcesz mnie obciąć i nożyczki, nie. Nożyczki niebieskie i golarka, my znowu rzucimy. O nie, nie podoba mi się to. I teraz golarko. Nie, o nie. O nie. Jesteś łysolem! Nie, znowu jestem łysy, gang łysych! Gang łysych! Ale ty wyglądasz! Słuchaj, włączyłeś. Gang łysych wrócił na Wojanowice. Dzień dobry, Paliano. Musimy tylko tego gogatka ogolić. To ma najbardziej bujną czuprynę. Ej, teraz mi się to podoba, jestem łysy jak nie wiem. Uhu! Teraz będzie ci przewiewnie, co? No, to mi się podoba, lecimy dalej. Okej, w takim razie ląduje kolejna butelka w tym miejscu i tym razem drugi raz Palion musi wybrać. Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi. Co będzie, co będzie? Nie, ja już jestem łysy, już nie dobrze, może. Okej. Okay, co ty chcesz dla mnie? Jakie jak zadanie jest łysy, ty masz łysy tam na dole, czyli musisz zrobić sobie brodę. Co? Bo ty nie masz brody w ogóle. Ja co? Nie masz brody, będziesz miał brodę, ty będziesz miał brodę. No dobra, chłopaki, ale jak to mam zrobić? Wiesz co, na pewno masz jakieś rzeczy, które przyspieszają zarost na brodzie. Dobra, to chodź do mojego domku, my tam coś na pewno znajdę, chodźcie. Palion, ale dobre to dałeś, dobre zadanko. Okej, panie dyrektorze Ptycho, jaki ma pan specyfik na porost włosów? Wie pan co, mam tutaj bardzo ciekawą miksturę i ta mikstura na pewno zadziała, pas tylko na nią. To jest mikstura na porost włosów. Tak, jak ją wypiję, moja czupryna będzie jeszcze bardziej bujna i wyrośnie mi włos. Dobra, no dobra, to proszę to wypić do dna, żeby zarost się pojawił. Nie, Co to jest? Masz taki, włoski wąsik, taki tak. Taki zakręcany, taki co możesz sobie zakręcać. Albo z Francji, sprzedasz mi bagietkę.
Pewnie, że tak, ale to i to, i tak na moim wąsie jest więcej włosów niż na twojej głowie. Ej, akurat moja głowa ale jest dis. Tutaj pełna, tylko niestety jemu chodzi o moją minecraftową głowę. Ej, no dobra, teraz się zdenerwowałem. Idziemy do kolejnych wyzwań z butelką, ale niestety teraz kolejne wyzwania będzie dawał Ptycho. Juhu, to będą mocne wyzwania. Dwa kolejne wyzwania da Ptycho i mam nadzieję, że to przeżyjemy. Dobra, stawiamy tutaj... Już się cykam tego, błagam. Coca-Cola, Coca-Cola. Proszę bardzo, o dobra. Mocne są te wyzwania. Więc rozwalam buteleczkę. Ciekawe, na kogo wypadnie. Tylko... Nie! Wszyscy robią zadanie! O nie, no co dobra, skoro wszyscy mają... Dobra, to będzie mocne. Musimy wskoczyć do tygrysa! Nie! Ale dobra, przynajmniej robimy to wszyscy. No ja co? Ci, jak, wszyscy, to z chęcią. No tak, tak, a jakbym miał tylko ja wskoczyć, to by mi się nie podobało, bo jestem łysy. Dobra, no to chodźcie wszyscy razem, idziemy do tygrysa. Idziemy, no. Idziemy do zoo, do tygrysa, żeby nas wszystkich zjadł. Ej, ale co to za butelka, jak wszyscy muszą robić zadania? O co to chodzi? Ej. No bo to jest specjalna butelka dla wszystkich. Ej, ale powiem tak, Palion póki co ma najlepiej, bo ja mam najgorzej, bo jestem łysy. Tego ma brodę, a Palion ze strzykawy. Palion ze strzykawy, ale to ci nic nie zostawiło na zawsze. No, no właśnie. No dobra, dobra, macie rację, ale to mi zostawi. Skakujemy do tego lamusa. Dawaj, trzy, cztery. Nie! Zostawcie! Ej, nie, nie! Cię kręcę, zostaw mnie! Co on ci robi? Ej, no pierwszego mnie zjadł, nie mogę! O, zjadł nas wszystkich! O, ja cię kręcę, ale poszło, słuchajcie, w miarę szybko. Ten tygrys naprawdę był silny. Dobra, o! Hej, Kaparion! O, ja już jestem zjedzony, teraz mam lekkie szramy, ale okej jest. To czekamy w takim razie jeszcze, gdzie jest ty? O, pa, już idzie ptyś! Byłem w swoim domku! Już go zjadł. Ej, mocny ten tygrys. Ten tygrys ma naprawdę długie zęby. Naprawdę długie zęby. To dawaj jeszcze raz, mam nadzieję, że nie wypadnie na wszystkich tym razem. Uwaga, uwaga, i kto będzie? Palion! Nienawidzę cię. Mogę ci na słówko, chodź. No dawaj, co mu tam dasz, jakie zadanie mu znasz? Może niech zmieni kolor jakiś, będzie miał inny kolor, to będzie mocne! Tak, przecież... Dobra, dawaj farbę i lecimy z nim, dawaj farbę, lecimy! Palion, masz mega złe zadanie. Nie, błagam. Mam na ciebie naprawdę fajne zadanko, co ty na to? Już jestem łysy. Nie. Czy widzisz, co mam w ręce? Farbę! Co ci to? Farba! Mi ponis, ale to by się przyda, musisz zmienić swój kolor! Nie, no błagam was! Mariano, będziesz miał najgorzej z nas teraz, bo ja jestem łysy. Ptycho w sumie nie ma aż tak źle, bo ma tylko wąsa. Ale ty będziesz cały na kolor nowy, let's go! Dobra, błagam, dajcie mi chwilę, nie? Dobra, czekamy! Dobra. On pójdzie się pomalować, a my w tym czasie sobie pociśniemy z niego beczkę! Tak, dobrze, tak będzie! Bardzo mu dobrze, a wy widzowie możecie wbić na wojon, żeby sprawdzić nowe plecaki wojona! Włącza się to Wojon Team, najpotężniejszy team na świecie. Tak, najlepszy team, oryginalny, bądź najlepszą wersją siebie z rzeczami z Wojon Shop. Bij na Wojon Shop i spraw, żeby to był najlepszy back to school w twoim życiu. Tak, bo to są takie mocne rzeczy, jakich jeszcze nigdy nie było. Widziałeś kiedyś mordeczko na Wojon Shopie, długopis wymazywany, widziałeś? No nie, a teraz jest, więc patrz na to, popełnisz błąd, ale możesz go naprawić. O, to czekaj, jest. On zrobił to, on to zrobił. Paki. Co? Czekaj, co jest to? Gdzie ty jesteś? Czy ja mogę... Chłopaki, czy wy sobie żarty zrobicie ze mnie tutaj? Pokażcie jeszcze raz to... Co? Dziewczynkę mnie zmieniliście. Ej, ta farba była czerwona. No tak, ale społecznie z zielonym zrobiła się taka, wiesz, różowa. Macie jakiś problem? Palion! To jest gorsze niż bycie łysym. Może chciałbyś wejść na świat dla dziewczyn w takim razie. Idę do Kati. Ej, Palion teraz się dogada z Kati, let's go! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.